Jestem teraz na Alei Piłsudskiego koło Damelu i pewnie kojarzycie miejsce. W tym miejscu, jadąc od targu w kierunku Gołonoga, możemy dostać polecenie, aby na najbliższym możliwym skrzyżowaniu zawrócić. I oczywiście nie tyczy się to polecenie skrzyżowania z sygnalizacją graniczną, a skrzyżowania przy wjeździe pod komendę policji. Tak, skrzyżowania, bo zwróćmy uwagę, że tam jest co najmniej 20 metrów drogi twardej, więc spokojnie możemy to miejsce uznać jako skrzyżowanie. No i sobie zobaczmy, jak się to tutaj to wszystko w związku z remontami pozmieniało. Oczywiście tutaj nie zawracam. Mam zakaz skrętu w lewo, czyli na policję tutaj nie wjadę. Co więcej, tutaj nawet jest dół w tej chwili, bo tam jest przekop, usunięta torowisko. Mam zakaz skrętu w lewo, który nie dotyczy dojazdu właśnie pod komendę policji, a więc zawrócić nie mogę. Mógłbym tylko skręcić w lewo, chcąc pod komendę policji dojechać. Tutaj nigdzie nie mam możliwości zawracania, ponieważ mam linię ciągłą. Skrzyżowanie ze Srokowskiego, nakaz jazdy na wprost. Ponadto cały czas linia ciągła. I mam w końcu skrzyżowanie z ulicą Mordzinka. Teoretycznie tutaj jak najbardziej możemy skręcać w lewo. Więc jak najbardziej moglibyśmy również zawrócić. Pytanie tylko, czy w tym miejscu jesteśmy w stanie bez zakłócania płynności ruchu taki manewr wykonać. Ja uważam, że na tym skrzyżowaniu nie jesteśmy w stanie manewru zawracania wykonać. W teorii jak najbardziej on jest możliwy. W praktyce żadne auto tutaj mi się nie obróci o 180 stopni. Więc jadę dalej. Wjazd pod stację, oczywiście nakaz jazdy wprost, to linia ciągła. Więc jedziemy. Tutaj oczywiście cały czas linia ciągła. Więc jedziemy. Poza tym pamiętajmy, że polecenie byłoby zawrócić na skrzyżowaniu. No ale powiedzmy, że mogłoby też być, aby w najbliższym miejscu. Tak więc znowu tutaj wjazdy pod bank chociażby, czy tam do akumulatorów. Cały czas linia ciągła. I w końcu przy skrzyżowaniu z ulicą Tysiąclecia mamy tymczasowe rondo. Tak naprawdę dopiero tutaj, dopiero w tym miejscu możemy w sposób bezpieczny zawracanie wykonać. Dopiero w tym miejscu. I jedziemy z powrotem do ulicy Granicznej. Nie ma. Tutaj nigdzie po drodze tak naprawdę nie jesteśmy w stanie tego manewru wykonać. Tak, aby było bezpiecznie. Oczywiście w teorii, jak już mówiłem, w teorii jest możliwe zawracanie przy skrzyżowaniu z Morcinka. Może jakimś tam mikrokarem, skuterkiem, motocyklem, jak najbardziej jesteśmy w stanie ten obrót o 180 stopni wykonać. Samochodem takim normalnym, przeciętnym nie jesteśmy w stanie. Zakłócimy płynność ruchu, bo będziemy musieli zawracanie zrobić z użyciem biegu wstecznego. Nie wyrobimy się. Zobaczcie, tutaj jest niewiele miejsca. Nie mam szans się wyrobić, a jeśli nawet się wyrobię, to wyjadę pod prąd. Nie mogę tego zrobić. Więc do niedawna, no i pewnie jak
cała inwestycja się zakończy, pewnie ta możliwość zawracania powróci. Natomiast na dzień dzisiejszy w żaden sposób na pamięć nie jeździmy tutaj, przecież zawsze się dało, a teraz nagle ktoś mnie oblał. No oblał mnie jak najbardziej, bo jeżeli takie polecenie dziś dostaniemy, czyli jadąc od centrum Dąbrowy, ktoś wam powie w najbliższym możliwym miejscu lub na najbliższym możliwym skrzyżowaniu proszę zawrócić, to zawracanie wykonacie dopiero na rondzie przy ulicy Tysiąclecia. No i tu już, czy to na wprost, czy to w ulicę graniczną, możemy sobie pojechać.